No to zestaw deweloperski wygląda tak, że tam na dole o to ta Motorola GM300 bez mordy, która się rozleciała. Plastik tutaj od tego panelu przedniego się rozleciał, jest wszystko na kablach. To jest tam podłączone do anteny na balkonie. Sterowanie PTT, prawda? No i audio podłączone do wyjścia karty dźwiękowej z komputera. I zaraz sobie tutaj zapodamy komunikat pogodowy. Ja zaznaczam, że ta prognoza pogody, którą ona będzie mówiła, jest no, zaślepiona, tak? To nie są prawdziwe dane pogodowe. On to normalnie zaciąga z MeteoBlue, te prognozy, natomiast mi się po prostu skończył klucz demo, który jest ważny tylko 30 dni. Ja się staram o to, żeby mi dali dostęp do tych danych za darmo. Jest tam taka możliwość, jest to ich taka subiektywna decyzja, ponieważ normalnie najtańszy klucz kosztuje gdzieś w granicach 70 euro i daje, to jest taki prepaid, płaci się 70 euro i dostaje się kredytów, które w tym przypadku by wystarczyły na tam powiedzmy parę miesięcy no, działania tej stacji, tak? Powiedzmy chyba 5 czy 6 miesięcy, odgrywając 20 zapowiedzi dziennie, tak? Natomiast może się po prostu mi uda, że to będę miał za darmo, dlatego ja nie kupuję tego klucza, tak? Żeby nie ładować. Dobra, mamy tutaj... Ja jeszcze tylko sprawdzę, bo tu no nie ma wyświetlacza, ale... Dobra, jest to na 550, znaczy 145, 550 tak testowo ustawiłem. Dobra. Znaczy to tam za dużo nie będzie ciekawego widać, ale sobie to muszę tak sobie odpalę tutaj to na debugu. Dobra, int main. Nawet sobie mogę, dobra, bo ta konsola i tak tu będzie sobie latała. Miele. Reszta, znaczy tak, te prognozy, znaczy tak, odczyty pogodowe bieżące i zagrożenie lawinowe jest już prawdziwe, to znaczy tam jest tylko ta prognoza pogody tak pozaślepiana, a reszta tych rzeczy, które ona gada, to już jest prawdziwa i teraz będzie, zobaczymy, czy zadziała, czy niekoniecznie, znaczy zrobię sobie step over, żeby przynajmniej nadajnik włączyło. Dobra, jest jakiś przydźwięk sieciowy, ale to jest kwestia tych wszystkich kabli takich do dupy, to tam bym się tym jakoś bardzo nie sugerował. Wszystkie stacje tu. Skrzyczne radio. Sierra November 9, November Sierra Kilo. Godzina 19:00. Czasu uniwersalnego. Aktualne warunki pogodowe. Magórka wilkowicka. Wiatr zachodni, północno-zachodni. 3.9. Metry na sekundę, porywy, 7 metrów na sekundę, temperatura, -2 stopni Celsjusza, wilgotność, 0%, skrzyczne, wiatr, zachodni, 3.9 metry na sekundę, porywy, 7.5 metrów na sekundę, temperatura, -6 stopni Celsjusza, wilgotność, 86%. Prognoza pogoda na następne 3 godziny. Skrzyczne. Wiatr wschodni, południowo-wschodni 6.6 metrów na sekundę. Temperatura -1.2 stopni Celsjusza. Jezioro Żywieckie. Wiatr wschodni, południowo-wschodni 6.6 metrów na sekundę. Temperatura -1.2 stopni Celsjusza. Zagrożenie lawinowe. Babia Góra. Niskie. Pierwszy stopień. Szczególnie niebezpieczna wystawa. Północny. Oraz... co się stało? A wiem. Radio się zagadało. Tam jest ustawiony TOT. Tam jest ustawione ograniczenie maksymalnego... Czego? Dobra, po prostu wyłączyło się nadawanie, bo nadajnik był za dużo, za długo ten działał, no ale no generalnie tak to funkcjonuje. Tam był jeden błąd, bo powiedziała godzina 19:00 czasu uniwersalnego, chodziło po prostu o to, że się trafiło tak, że jest równo, po prostu, o tak się trafiło
I dlatego no i dlatego powiedziała, dobra, no to jest jakiś tam taki bug, że powiedziała 19.0 czasu uniwersalnego, a powinna po prostu powiedzieć 19 i bez tego zera czasu uniwersalnego, no ale już tak to działa. Nie chce mi się tego teraz poprawiać i tym bardziej nie chce mi się tego nagrywać jeszcze raz, bo już jest późno, a jutro w kotły idziemy tatrzańskie i po prostu muszę się zacząć pakować tutaj i ogarnąć wszystkimi tematami i tyle. Ale tak to mniej więcej to wszystko działa. Z takich bajerów to będę chciał jeszcze zrobić coś takiego, żeby pożenić, tylko też będzie wymagało stałego dostępu do internetu cały czas, że wysyłamy maila na stację, tam wiadomo z konkretną treścią, z tekstem po prostu do przeczytania, on sobie tego maila ściąga, robi z tego, bierze syntezę głosu, robi z tego po prostu audio i po prostu odtwarza, gada to, co tam ktoś w mailu wysłał. Znaczy ktoś, no oczywiście to tam, prawda, z jakiejś tam listy zaufanych nadawców, no bo wiadomo, że tam nie każdy, ale mniej więcej wiadomo, jak to ma być. Dobra, dość, tyle, koniec, bo już no, późno jest, ja się muszę pakować, 20 godzina jest, a jutro znowu muszę o jakichś dziwnych porach wyjeżdżać.